Dzień pierwszy. Jesteśmy na Wygoninie, serce Kaszub, północna Polska. Tym razem w zacnym gronie, bo jesteśmy tutaj w sześciu. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Z tego co wiemy, ryby już zaczęły żerować, a najważniejsze, że skończyło się tarło. Naszą myślą przewodnią jest polska edycja Edges. Będziemy pokazywać nie tylko piękno tego jeziora, ale też różne techniki wędkowania na tej wodzie. Tak naprawdę nie koncentrujemy się do końca na tym, żeby wszyscy łowili najlepiej jak się da. Chcieliśmy podzielić ekipy w ten sposób, żeby były między nimi zróżnicowane możliwości i warunki. Dlatego Bogdan i Paweł obstawiają zatokę, płytką wodę. Kolejne ekipy obstawiają trochę głębszą wodę. Ja z drugim Pawłem jesteśmy na wejściu do zatoki. Tam mamy kilka możliwości. Mamy wodę 3-metrową, 6-metrową, 5-7, więc tu jest więcej różnych opcji. Paweł? No? Słuchaj, a ty dzisiaj dajesz ten zestaw tam koło tego pomostu? No już sobie wywiozłem go. Tak? Myślę, że go zostawię gdzieś tak do wieczora. Zobaczymy, co się będzie później działo. Jak będzie cisza, myślę, że go zostawię do nocy może akurat coś uderzy. Ja myślę, że właśnie tam zestaw koło tej zatoki. Tam gdzie tą 13 złapałem, wiesz? Tam na tym przejściu takim? No. Mhm. I też tak samo dam tego popka i tonącą 18 i... Na rakach myślę, że znowu będzie jakieś branie. Uderzę. Ja sobie tam zrobiłem miejscówkę w zatoczce na prawo. Zasypałem tam dywanowo, zobaczymy. Jeden zestaw położyłem w punkt, a drugi tak trochę wywiozę całkiem na skrajny zestaw. Trochę się boję, że tutaj te trzciny będą mi przeszkadzały, ale to sobie damy przejściówkę, wbijemy tam podpórkę i myślę, że się dobiorę tam do karpi. Wczoraj jak sobie pływałem, to widziałem, że się wygrzewały. No tam były dwa spławy, nie? No, także fajnie. Myślę, że tam jest super miejsce na takie wieczorne łowienie. Myślę, że pelet jest fajną opcją tutaj, bo on jest lekki, on tak nie tonie w tym mule za bardzo. I szybko się rozpuszcza, nie będzie też zalegał tak bardzo w tej wodzie. Te szóstki i ósemki nie daje pelety, bo to mi się wydaje, że to nie ma sensu. Żeby leszczy nie ściągać? Nie, no właśnie, bo chodzi o to, żeby złapać karpia, a nie leszcza, nie? Dużego karpia. No. Będziemy tu przez 4 dni, to będą 3 noce. W zatoce już chłopaki mają ryby, więc o to jesteśmy spokojni. Mamy piękną pogodę, mamy super łowisko, jesteśmy już na swoich stanowiskach. Zabieramy się za montowanie zestawów, przygotowywanie zanęt. No i ruszamy po te wygonińskie karpie. Do boju. Let's go. Mój pierwszy karp z Wygonina. Branie nastąpiło bardzo szybko, zaledwie pół godziny po wywiezieniu zestawu, gdzieś około godziny drugiej w nocy. Niesamowita walka, zestaw był wywieziony na około 300 metrów. Wziął na zbalansowaną przynętę. Bardzo duża zawiesina mułu tam była. Myślałem, że nic nie weźmie z tamtego miejsca, a jednak się skusił. Piękny, czarny karpik. Stary dzikus z Wygonina. Dobrze, że nie odjeżdżał tak daleko, bo mi zostało kilka zwojów karbonu na szpuli. No spokojnie sobie dopłynąłem i tam czekał w zielsku na mnie. Troszkę powalczył, na końcu o północy sobie namiot jeszcze rozkładałem. Myślałem, że już w ogóle wędek nie wywiozę, ale myślałem, że nie zasnę, jak tego nie zrobię i chociaż dwa zestawy musiałem wywieźć do wody. Pawełku, co ty na tą trzecią wędkę tam kombinujesz z tym ledkorem, powiedz mi co? Chcę zrobić jeden zestaw z ciężarkiem wypinającym, wiesz, takiego drop-offa.
ponieważ jeden zestaw sobie umieszczę dosyć blisko trzciny, tak gdzieś metr, półtora metra od trzciny, bo widziałem, że kręcą się tam ryby, spławiają się w słoneczku. Więc jeden zestaw taki zrobię bezpieczny, że jak gdzieś tam ryba, nie daj Boże, zaparkuje w trzcinach, to żeby jednak ten ciężarek momentalnie się uwolnił. Czyli co? Czyli właściwie mielibyśmy tutaj wszystkie głębokości obstawione, tak? Bo ta skrajna twoja wędka będzie na dwumetrowej głębokości, półtorej, dwa metra. Te dwie kolejne masz już trochę głębiej ustawione chyba. Tak, no tam widziałem, że jest fajnie czyste dno, nie ma tej moczarki tutaj, więc zaraz za pasem moczarki położyłem jeden zestaw, troszkę przynęciłem. Jedną puściłem aż na 6 metrów, ponieważ widziałem na ekosondzie, że kręcą się tam jakieś ryby i troszkę podnęciłem, chciałem zobaczyć, czy może coś się tam skusi po prostu. Co, dorzucę jeszcze pianki do PV-ek. Myślę, że wtedy nie będą one tak grzęzły w tym mule. Zawsze to trochę lepiej. Ja PV-ki zawsze daję na haczyk. Podnosiło. Wiesz, na haczyk i na cały zestaw sobie przyczepiam trzy PV-ki. Ja jestem ciekaw w ogóle, jakie dzisiaj jest ciśnienie. No, trzeba idzie koniecznie w górę, zobaczyć. Czy się spada? Patrzyłem sobie przedwczoraj na pogodę i przez czwartek, piątek miało się wzrastać silnie. Ale myślę, że już się stabilizuje powoli. Też ruszył się lekki wiatr. Powiem ci, że na tej właśnie wodzie to karpie są bardzo wyczulone na spadki ciśnienia albo na gwałtowne. Głęboka woda jest. Tak, nie? Tak. No właśnie. Znaczy my tu jesteśmy w zatoce, tu jest tam 3,5 metra, to nie jest tak źle. Mhm. One tego aż tak nie odczuwają, ale gorzej jest tam. Wiesz, ta miejsce okazało się 15, tak? No. Tam gdzie jest głęboko. To jest chyba najlepsze stanowisko, bo jak patrzę na chłopaków, ich tam w ogóle nie widać, zero słońca, to chyba wiedziałem, gdzie wybrać stanowisko, co? Dokładnie, no mamy piękną pogodę, no słoneczko bardzo przypieka. Pogoda pogodą, a co z tymi rybami? Ty znalazłeś te miejscówki już? Tak, ja sobie wytypowałem dwie miejscówki pod tamtym brzegiem. Jedna jest tak na 8 metrach. Druga na 4 metrach. To sporo, nie? Ale to jest, tak. Masz na otwartej wodzie, czy to masz tam przy brzegu blisko? To około 30 metrów od brzegu. Aha. A dużo sypałeś? To około kilograma kulek, tak rzuciłem tam 4 metry obok zestawu, a na zestaw to tylko parę kulek. Ja liczę na dużą rybę. A oni się śmiali dzisiaj, że Michał pewnie 100 kilo już wyrzucił. Niech się śmieją, oni łapią bączki, a my będziemy koniki łowić. Teraz tam wielu pobliżu. Widziałem, że coś tam działało na wodzie, pływał pontonem. No. Myślę, że już się rozstawił. Nie, ja ci powiem, że on naprawdę ma fajne stanowisko. Tam dzisiaj byłem zobaczyć, powiem ci, że dzisiaj powinien mieć jakiś strzał, a nie ryby. No, zwłaszcza, że mówił, że miał spławy wczoraj wieczorem. Tak. Także myślę, że coś będzie się działo u nich. Może nawet przez dzień coś weźmie. Daniel z Pawłem też tam dzielnie walczą. Widziałem, że sobie szukają jeszcze miejscówek. Ja ci powiem, że też na tym jego stanowisku dużo właśnie tam zostało połapanych ryb tam w granicy 18 na 20 kg. Z tego co słyszałem, to tam nie ma tak dużo brań średniej ryby, tylko nie, raczej powiem, tak, jest tam branie. Jest długo, długo nic i w końcu jest konkretna ryba. I naprawdę jest konkretnej ryby. Wiesz Boguś, ale my musimy być lepsze od nich. No. Jak się postaramy, to może złapiemy dzisiaj 25+. Postawiłem w sumie bardzo podobnie wędki, bo mam tu wytypowaną swoją miejscówkę i postanowiłem, że zanęcę i po prostu postawię skrajnie zestawy, nie wnęconym, tylko obok, bo wydaje mi się, że te ryby tutaj, które się będą znajdować, mogą ostrożnie pobierać pokarm, dlatego wolałem po prostu postawić obok. A moim zdaniem to też, wiesz, może być patent na większą rybę, bo z tej miejscówki mi się wydaje, że ryby poniżej 10 kg nie powinny wychodzić. Ta ryba mniejsza, wiesz, pewnie jest u Bogdana i u Pawła,
w zatoce, tak? Słuchaj, jeszcze fajną miejscówkę bardzo znalazłem, jakieś 150 metrów po naszej stronie. No. Widziałem kilka, no nie wiem, 5-6 karpi, ale takie piękne karpiki, dlatego tam jest postawione, tylko że jest taka trudność, że to jest gdzieś zatoka. Miałem jakieś tam takie lekkie piknięcie, bo tam leży gdzieś na głębokości może 1,5 metra. Ja widzę te minki chłopaków. Na koniec w niedzielę. Nie. My będziemy opaleni. Nie, oni już teraz wiedzą, że my mamy najlepsze, bo widzą cały czas, jak się opalamy. Tak jest. Zadzwonimy później do chłopaków, czy mają jakiś olejek do opalania. Dokładnie. Co? Trochę ich trzeba powtórzać, bo mi się już kończy powoli olejek, wiesz? I pewnie do niedzieli nam nie wystarczy, więc musimy zadzwonić do nich, zapytać, może nas poratują. Powiemy, że jest straszne słońce u nas. Zestaw na 6,5 nawet, ten skrajny lewy, mhm, na głębokiej wodzie, drugi na przejściu z moczarki w czyste dno. Trzeci mam pośrednio, też w okolicach 5-6 metrów, a tam sobie zostawiłem jeszcze, wiesz, taką alternatywę na później. Na wieczór, gdyby, tak, gdyby wieczorem się nic nie działo, to jest taka alternatywa, przeciwny brzeg i tam, mhm, płytka woda, 1,5 metrowa, okay, zobaczymy tam. Ja myślę, że wieczorem mamy szansę na nabrania tutaj z tego miejsca, z tego pasa, tak jak wczoraj sierby pokazywały, myślę, że dzisiaj coś tam pojedzie stamtąd jednak. Około 1,5 metra. Tu mam taki blacik fajny, już wydmuchany przez karpie. Trochę tutaj jeszcze dosypę. Nie za dużo, bo tutaj staram się tak sypać niewielką ilość tej przynęty. Bardziej wolę, żeby... O, akurat ładnie widzę teraz ten swój blacik. O, tak, o tutaj mam po prostu taką pomocną podpóreczkę, która mi tutaj pomaga się złamać w tej zatoce. Mamy to. Bez tego byłoby mi bardzo trudno tutaj w tej zatoce łowić, bo po prostu no, te krzaki by mi bardzo utrudniały. Ale dzięki temu karp, jak wierzę, przeważnie ucieka na wodę. Ja później tylko dopływam do tego miejsca, odczepiam sobie do góry zestaw i już holuję rybkę. Błędem by było teraz jakieś takie grube sypanie, tak, dużą ilością kul i dużą generalnie ilością towaru. Myślę, że to nie byłoby dobre rozwiązanie. Raczej działamy zapachem, raczej używamy więcej peletów, drobnych ziaren, konopi. Troszkę waży. Nie taki mały. No. Nie jest taki wielki okaz, no ale... No fajny, czarny. No. No ta jest wypoczęta, także będzie szalała. Dobra. Puszczarka? Wypuszczamy go, nie? Chcielibyśmy już mieć ryby na matach, jak zawsze zresztą. Chciałoby się łowić od początku, od samego początku do samego końca. Na sam wiatr najlepiej. Tak, taka jest natura karpiarza. Najczęściej jest tak, że trzeba popracować nad tą rybą, trzeba te brania sobie wypracować, trzeba ją zwabić, trzeba gdzieś tam wbić się tokiem swojego myślenia w to, gdzie te ryby mogą być i starać się je odnaleźć.
Ale widzę, że jednak wiążesz długie przypony. Lubię łowić na długie przypony. Mhm. To no tutaj może pomóc, tak? Bo mamy jednak... No jest ten mułek taki, taki znaczny. Poza tym zawsze gdzieś tam może być ta warstwa roślinności mimo wszystko jakaś niewielka, więc... Żeby ta przynęta się nie zapadła w mule, jednak warto mieć tak, dłuższy żeby przypon. To gdzieś tam nie zostało wciągnięte za bardzo w tą roślinność, żeby ta ryba swobodnie sobie gdzieś tam to znalazła też, nie? Jak Paweł, jak Boguś, jakie oni, na jakie zestawy oni wiesz, to, znając nie? Pawła, to on też lubi na czudriga łowić, więc na pewno on też. A Boguś jest znowu tradycjonalistą, nie? Bodziu, na pewno. On, wiesz, zwykły, klasyczny przypon. Tak, solidny hak, podejrzewam... Hak jak na rekina pewnie, gdzieś tam jakaś jedynka. Pewnie tak, no trochę wiesz, kulka... Kulka też konkretna, zgodnie z zasadą albo wszystko, albo nic, nie? Tak. Ja takie coś sobie wymyśliłem. Dambelek podbity popkiem. Ale dajesz do środka kulkę, czy pelet, czy... Nie, to są te same kulki, tylko pokruszone. Jaki masz popad? Podnosisz wysoko, owocu, czy nie? To jest tak wybalansowane, że tylko tak minimalnie, okay. Wiesz, żeby po prostu się tylko w mule nie zapadło. Ale one tak grzebią. One tak grzebią. Tak. One tutaj są przyzwyczajone do grzebania w mule. A nie trzeba robić wszystkiego na popapie. Michał, to ja przywożę tą wędkę, zmieniłem przypon na dłuższy, dałem otulinę. Mam nadzieję, że to nie splątają tego leszcze. I poszukam jeszcze tego głębszego miejsca, bo widziałem spławy. Co tam zakładasz? Standardowo muszla plus delikatny to, co się pokrek. Najlepiej sprawdza u Ciebie na tej wodzie? Nie chcę tego zmieniać, bo mam wrażenie, że jakieś eksperymenty tutaj nic nie dadzą, dlatego że za dużo ryb złowiłem już na tą kulkę w tym miejscu. Łowię na klasyczne, normalne zestawy. Łowię na czoda, łowię na 360 stopni. To też taki w sumie świeży temat, dość nowy i skuteczny, jeżeli chodzi o zacięcie ryb. No. Natomiast no, bardziej staram się dopasować to do warunków nad wodą jednak. Może chcesz skorzystać z mojego przyponu? Wiesz co, podejrzewam, że tak się może stać, jeżeli ty będziesz łowił ryby, a ja nie, to się zgłoszę do ciebie. Miałem rolę przed chwilą. Co ty mówisz? No masakra pech, jak nie wiem. Na chwilę cię zostawić. Akurat widzisz, byłeś na wodzie. Stamtąd, z daleka, tam gdzie się łamałem. Ale pojechało? No jechało, człowieku. Czułem go ładnie, odbijał mi na leco, no spinka. Życie. Ale dobrze jest. Było branie, miejsce się potwierdziło, że jest dobre. Daniel, a ty co znowu tutaj dubiesz? Mówisz, że już nie będziesz tak grubo nęcił. To nie chodzi o nęcenie, wiesz, to przecież słuchaj, dopiero na wieczór szykuję, tak? A poza tym, no wiesz, no kto nie nęci, ten nie łowi, nie? A, widzę, konopię masz. No, mam konopię, troszkę konopi wrzucam, robię taki miks na wieczór do wywózki, jak będziemy przewozić zestawy, po prostu to sobie jeszcze tam dokładnie podsypię pod zestaw, już delikatnie. Ty, a ty masz tutaj jakąś zupę. No wiesz, ta zupa to jest sekret, nie mogę ci powiedzieć, co to jest, więc nie dopytuj. Możesz sobie... Mogę sobie w kieszenie napakować trochę. Tak, możesz sobie w kieszenie napakować, chociaż nie wiem, czy nie powinienem się skasować za to, ale... Wywożę drugą wędkę. Już wiem, gdzie położę ten zestaw, bo zawsze kładłem zestawy łowiąc w tym miejscu i były z tamtego miejsca dobre efekty. Natomiast nie będę już donęcał, bo te kulki, które wrzuciłem wcześniej, pewnie jeszcze tam leżą. Nie chcę przesadzić, poczekam na pierwsze branie.
Woda nagrzewa się bardzo szybko, dzisiaj przy powierzchni ma 23 stopnie, więc nie ma co kombinować, tylko jedną wędkę poświęcę na głęboką wodę. No i zobaczymy, będziemy obserwować. Daniel, ty tego orzecha zrobiłeś z cukrem? Za jakimś ręce kleją. Pokaż. Nie no, czy no wiesz, no jest dosłodzony. Ty normalnie jak żaba błonę będę miał. Jest dosłodzony, także no, wszystko zgodne z planem, słuchaj. Coca-Cola czy? Nie, to jest cukier. Akurat nie w tym kierunku, ale... Nie no. Ale faktycznie jest dosłodzony, no. Byłem kiedyś na rybach, nie, chyba z 2 lata temu. Jeden klient zrobił sobie, wiesz, zrzut wszystkiego po prostu w jedno wiadro, co tylko miał. Wiesz, wypłynął nęcić, a i za chwilę, wiesz, wszystkie kulki... zrobił nęcenie z popków. Taka, wiesz, wyglądało to generalnie z dużej odległości, jakby bąble po prostu bo wychodziły, wiesz, jakby tam karpie żerowały. No później... słuchaj, no nie wiem, może on panował na zygał, tak? No. Tego nigdy nie wiesz. No. Paweł, masz rybę? No jest, udało się. Super. Myślałem, że go nie ma, ale no, taki w miarę, myślę, że około 10 kg będzie. Super. Pokaż. Bardzo waleczny. Ale piękny mirror, ładne łuseczki ma. No. Rewelacja. Super. Gratulacje. No cieszę się, moja druga zwygodnina. Piękny. No. Fajne te łuski ma na środku. Rewelacja. Pesce też ma fajną, nie? Taką króciutką. Jak myślisz, ile będzie miała? Ja mówię, że będzie miała z 9 kilo? 9 taka dyszka. No, a... Worek około kilogram, myślę, że tak, no, około dyszka. Super, Paweł. Oby takich więcej. Moja druga ślicznotka z wygonina. Znowu taki piękny, czarny mirror. Ma niesamowite łuski. Jak dorośnie do 20 kilo, będzie niesamowitym okazem. Znowu wziął z tego samego miejsca, brań jest 300 metrów. Bardzo energiczny odjazd. Znowu na zbalansowaną kulkę. Podpłynąłem, ryba spokojnie czekała. Później się obudziła, jak ją zacząłem holować już na miejscu. Energiczne odjazdy, pełno mnie poturbowała tam na wodzie. Niesamowite silne są te ryby. Widać, że się wychował na głębokiej wodzie. Rybka dosyć waleczna, zestaw leżał na głębokości 7 metrów, wędka pięknie pracuje, dedykowana specjalnie do łowienia właśnie z pontonu, sprawdza się idealnie. Tak jest. Tak jak Bieluch powiedział, chyba jest 20. O, 20 kilo! I jest! Opłacało się wywieźć prawie 300 metrów. Wiedziałem, powiedziałem, że tam będzie, stamtąd będzie 20. Zanęciłem w jednym miejscu, tak, nasypałem sporo tam, no, no. A położyłem zestaw jakieś 8 metrów obok i tylko tam rzuciłem kilka kulek. Akurat, no, taktyka się sprawdziła. Mamy ładną rybkę. To jest twoja pierwsza ryba z tego jeziora? Dokładnie. No co, no jestem naprawdę zadowolony, bo piękna rybka. Jest! 17200. Bardzo nietypowa sytuacja, akurat z tym karpiem. Popłynąłem wywieź zestaw, wracam do brzegu. Dopływam tak około 30 metrów od brzegu, a mi brakuje żyłki na kołowrotku. I mówię, co jest grane? Mówię. Patrzę, a tu jest branie od razu. Zdążyłem dopiero wywieźć zestaw. Jest!
a karp od razu poszedł w drugą stronę. Wracam do brzegu, brakuje mi jakieś 30 metrów do brzegu, a tutaj nie mam już nic na kołowrotku na spulce. Mówię, o co chodzi? Niesamowite. Mój najszybszy karp, jakiego udało mi się złowić. Paweł, jest piękna ryba, jest stary wygoniński karp. Rewelacja, słuchaj. No, ładny grubasek. Ładny grubasek, no z tych starych, wiesz, z tych starych karpi chyba. Dobra. Podnieś, Paweł, podbierak. Ja ją przełożę od razu do maty. Jest. Piękna, zdrowa ryba. Zobacz, jaka płetwa. Zobacz, jaki czarny. No, ładnie wybarwiony. Rewelacja, co? Super. Doczekaliśmy się w końcu brania. Tak, mamy to. Okay. Lecimy. Odpalaj wagę. Okej. Okay. Jest trochę więcej niż mówiłeś. Pięknie. Jest trochę więcej. Miało być 13, 12, jest 14, mata kilo mniej więcej, także mamy 14 kilo mniej fajną więcej. Rybkę. Tak jest. No jednak widzisz to miejsce, to głębsze miejsce, tak? Nie mamy za dużo brań, no to trzeba powiedzieć, że jednak nie łowimy dużo ryb, ale jakościowo jest okej. Okay. Piękna ryba jest. Nie tak łatwo będzie wyciągnąć. Waleczna ryba. Jest piękny. Mam go teraz około może 5 metrów pod wodą i normalnie go obserwuję, co robi. Jest. Nie, około 15 kilo. 15-17 kilo. Druga ryba dzisiaj z tego samego miejsca. Rano około godziny tam 7 z tego samego miejsca pojechała mi taka około 13 kg rybka. Ta jest zdecydowanie większa. Branie było z głębokości 7 metrów. W ciągu 4 godzin trzecia rybka, z tym dwie takie ładne. Jest dobrze. Może to będzie piękny dzień. To co, uwalniamy ją? Zawsze trzeba uwalniać rybki. Powoli kończymy pakowanie. Zostało nam tylko wędki, stojaki i namioty. Postanowiliśmy się przenieść z zatoki, ponieważ cały czas łowimy tutaj małe karpie rzędu 10-13 kilo. Myślę, że te karpie potarle się tu jeszcze wygrzewają i przepłoszyły te duże ryby, na których nam zależy. Daniel, tu na siłę zrobiłem ci tam kawę z cukrem z rozpędu. Kawę z cukrem mi zrobiłeś. Trudno, weźmiesz to na klatę. Co zakładasz na włos? Wiesz co, założę bałwanka, dotnę kulkę tonącą, dotnę pływaka do tego i zrobię takie. To bałwanka. Tak trochę na grubo lecisz, to tak w temat... Tak, na grubo. No nie będę grubo nęcił, ale W temat bodzia widzę wchodzisz, czyli dwie kulki, porządny bałwan. Na grubo, tak, na grubo. Zgodnie z zasadą albo grubo, albo wcale. Aha. Ty, a tu masz nudy z tej strony. Czekaj, jakie nudy? No pusto prawie tutaj, chłopaku. O, nie przesadzaj. Tu jest na bogato, widzę. Tu potrzebuję teraz akcesoria, ty mi tu przewracasz na drugą stronę. Czepiasz się szczegółów. Dobra, kończymy te przypony i bierzemy się chyba za tę przewózkę, co? Myślisz? Trzeba zacząć, a tutaj coś mam dla chłopaków operatorów. Żeby nie było, że nie jesteśmy gościnni.
Jest. Dzięki wielkie. Dzięki. No i co, lecimy z tematem. Lecimy. Dawaj, wskakuj w wodę. Czekaj. Przytrzymać ci kija? No, przytrzymaj. Dobra, ale konkretnie ciągnie. Nie chcę jej ciągnąć też w wodę, tu jest ten spadek. Lepiej wyjść sobie tam do przodu. Ja wejdę do wody, kija, wiesz, bo tutaj jest podbiera. Kamieniste dno. Trzymaj. Ja się boję, że ona mi tutaj w te kamienie wejdzie, wiesz? Podbierak, bocia. Trzymaj. Dobra. A ci powiem, Paweł, że to jest naprawdę była mądra decyzja, że my zmieniliśmy to stanowisko, wiesz? Są efekty wreszcie. A myślę, że to będzie coś większego. Powiem ci, Paweł, że tutaj jest o wiele lepiej. Tam musieliśmy z tym walczyć z tym zielskim jeszcze, nie? Tak. A tutaj tragedia w ogóle była. Zielska nie ma. W ogóle ci nie odjeżdża, myślę, że coś większego będzie. Powiem ci, Paweł, że ta wędka fajnie pracuje tym horyzont. No. To jest 3,5. Niby dziesiątki nie dochol z brzegu, ale w sumie nie, fajnie ja ci pracuje. Powiem, że ja uwielbiam dziesiątki właśnie, bo ja głównie lubię holować z pontonu. Patrz, już jest, widzisz? No, 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 pokazał się. Leci. Góra. Jest! Jest! Jest nasza. Ale fajny czarny. No, zobacz. Z ile? Z 14, taka fajna. No. No. Zobacz. Piękny. Piękna ryba z Wygonina. Czernulek. 14 kilo. Naraczka. To przypon, na który mam najlepsze tutaj wyniki. Najlepiej mi się po prostu te karpie trzymają. Jak do tej pory tylko straciłem jedną rybę. Ale i ogólnie... to wszystkie są dobrze mocno zapięte, nie? A włos dłuższy, czy dajesz blisko? Około tam 5 cm włosek. Aha. A ciężarek dajesz na zrywkę, czy tak, dokładnie czy na zrywkę. Nie, duży dosyć ciężarek po prostu. No akurat tutaj 280 gram. Wiesz no. Bo to musi wytrzymać, bo jak ty się łamiesz na dokładnie, tam na trochę podpórce, muszę naciągnąć. To trzeba podciągnąć, no. Tym bardziej, że to jest plecionka i musisz to trochę podciągnąć, nie? Tak, dokładnie, dlatego zakładam duży ciężarek, ale on zaraz podczas tylko brania, karp się przycina, ciężarek spada. A jaki rozmiar masz haka? To jest dwójka czy czwórka? Akurat teraz łowię na dwójkę, sprawdziła mi się ta dwójka. Wcześniej próbowałem na początku na czwórkę, teraz przeskoczyłem na dwójkę, pewnie trzymają. No, to nic nie trzeba zmieniać. Dokładnie. Ale ja widzę, że te przypony się tu sprawdzają bardzo idealnie. Się sprawdzają. Bo ja widziałem, jak ty wyczepiałeś tak. Ryby i... Patrz, coś ci zademonstruję, zobacz. Tak jak o karpik, zobacz. Podpływa. No, on się, od razu obraca pozycjonuje do dołu. Tak, karp się pewnie zapina w dolną tu masz, część. Tu masz otulinę. Tak, tak. Czyli do ciężarka masz otulinę i tu tutaj później kawałek, zajmujesz pozycjoner i on się obraca. Tak. I to jest dwójka, tak? Haczyk dwójka, kurwa. No dobra, to zakładaj i działamy. I działamy, no wywozimy. Została przed nami ostatnia nocka. Ostatnia nocka i jeszcze trzeba coś no, trzeba złowić, przydałaby się w końcu ta 20 upragniona. No. Może się uda. Będziemy na nią czekać. Jesteśmy już blisko markera. Teraz sobie donęcę, jest środek południe. Środek dnia, południe. Jest to dobra pora, żeby sobie zrobić właśnie taki zabieg. Zanęcę tutaj dywanowo. Musimy wziąć pod uwagę to, że mamy tutaj dużą odległość do dna. Przynęta będzie spadała przez 7 metrów. Dlatego nie rozsypuję tej zanęty łyżką, tylko po prostu sypię ją bezpośrednio z wiaderka. Wtedy ona sobie opadnie, będzie tutaj fajny plac zanęcony. Później będziemy kładli zestawy. Zawsze będzie nam coś ciągało. Zanęta opadnie na dno przez te 7 metrów.
zrobi się fajny plac zanęty. I tutaj karpie będą sobie grasowały. Mamy tutaj fajne miejsce. Dookoła jest gdzieś około 3 do 5 metrów, tak lekko schodzące dno. I tutaj, na granicy tego markera, jest nagle silny spadek, pionowa ściana i nagle schodzi nam głębokość na 7 metrów. Zestawy kładę sobie tak, żeby leżały one idealnie na skraju tego spadku, kiedy już robi się nam płaskie, czyste dno piaskowe. Zazwyczaj na końcu tego spadku naturalny pokarm, bądź też zanęta, którą tam inni karpiarze wrzucają, zalega sobie tam, ponieważ spada z tego spadku i tam karpie chodzą sobie wzdłuż tej pionowej ściany i wyżerają sobie drobinki, które tam zalegają. Dlatego jest to idealne miejsce, żeby tam położyć zestaw na karpia. Aby wyeliminować branie małych karpi, kładę skrajny zestaw, mniej więcej oddalony 5 metrów od pola nęcenia. Oczywiście pamiętając, żeby położyć go na tym skraju tego spadku. Małe PV-ka. Te duże zazwyczaj krążą sobie wokół pola nęconego, szukając drobinek, które przypadkowo gdzieś spadły nam po prostu podczas nęcenia. Nie chcą po prostu rywalizować z tymi mniejszymi karpiami, które mają więcej energii, aby walczyć między sobą o pożywienie, pokarm. I skrajny zestaw jest idealną opcją, kiedy chcemy przychytrzyć te największe karpie. Grocik wystaje, ale jest miazga. Kurde. Ale już mamy go z drugiej strony. Łe. Bolało. To jakieś chyba 10 lat temu tutaj pierwszy raz przyjechałem. Bardzo spontanicznie, bo kolega powiedział, że to jest takie miejsce, gdzie tu trzeba przyjechać. To były jeszcze inne czasy. Nie było takiego wyboru, gdzie jechać, na zasiadkę i tak dalej. Ale najśmieszniejsze jest to, że trzy pierwsze zasiadki na Wygenie nie były na zero. A mimo to człowiek wracał, bo wiedział, że miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Wygonin zapewnia ekstremalne, dla mnie osobiście ekstremalne wrażenia. Nie chodzi mi o samo karpiowanie, to też jest klimat, który to miejsce stwarza. Nawet kiedy wyjeżdżam z Wygonina na zero, to nigdy nie uważałem, że jest to jakiś stracony czas. Zawsze staram się tak umiejscowić na Wygoninie, żeby mieć tą możliwość powalczenia z rybą z pontonu, bo jest głęboko, to jest jezioro polodowcowe, mamy możliwość holu ryb 10 metrów, ogromny sentyment do tego miejsca i nie wyobrażam sobie, żebym mógł przestać tutaj przyjeżdżać, bo po prostu jest to dla mnie enklawa. Tak więc dziękuję Ci, Wygoninie. Przewożę zestaw. Ostatnia noc, chcę jeszcze postawić na świeżo zestaw. Mam nadzieję, że nad ranem będziemy mieli branie z tego miejsca. Tutaj nie wolno, generalnie nie nęci się zbyt dużo, jakoś dywanowo, wiesz, na maksa. Mhm.
bo ta ryba jest tak tutaj nauczona, że ona omija po prostu takie tematy, jak jest tego za dużo. Na komercji w głowiskach tak często jest. No, jest dobra. Sobie tutaj działać. Czekamy. Piękne widoki. Jeszcze ta rybaczówka tak w scenie, super te no. Światło widać teraz. Świetnie, świetnie to wygląda. Za to, co tego nie było widać. Cisza wokół w ogóle, wiesz, zero jakichś samochodów. Słuchaj, ja może to zostawię. To chyba nie będzie tu przeszkadzało, wiesz? A jak będą jakieś brania w nocy czy cokolwiek, nie trzeba będzie tego szukać po prostu, wiesz? Fajne branie było, takie powoli sobie podjeżdżał. Może być duża ryba. Coś czułem, że będzie wieczorem branie. One sobie wychodzą wieczorem na żer po takim ciepłym dniu. Mam nadzieję, że będzie fajna ryba. Teraz muszę wejść jak najgłębiej się da, żeby zniwelować to tarcie żółki o ten kąt spadku. Cały dzień leżał zestaw, w końcu nastąpiło branie. Dwie zbalansowane kulki. No, tak zastanawiałeś się w zasadzie, czy ten zestaw tak, gdzieś tam miałem go ściągać i przerzucać w końcu, ale... Ale stwierdziłem, że go zostawię, nie ma co ruszać też tych zestawów. Wytrwałeś w swoim. No właśnie. No. Pełno łuski. O! Niespodzianka. Niespodzianka, bo tak to samego lasy były, nie? Tutaj. Chodź tam, chodź. Właśnie. Wskakuj do podbieraka. No i... Jest! Jest! Siedzi. Rewelacja. Idziemy obejrzeć do brzegu, chodź. Magia. I to jest pełno łuski? Tak. Fajny, długi taki. Faktycznie. A ładny, taki grubiutki. No, szeroki kark ma. No. Rewelacja. Czyli 300 minus 13. Waga worka, powiedzmy półtora kilograma. No, około 13 kg. Zobacz, to co mają wygonińskie karpie, zobacz. Piękna, wielka, duża płetwa. No to Pawełek co? Buzi do wody, niech wraca. Puszczam, niech leci. Niech płynie po mamę. Zobacz, ale majestetycznie odpływa, no. Co? Płynie do twoich zestawów. Yeah! Będziesz miał branie zaraz. Wreszcie mamy rybę. Branie nastąpiło z tego spadku fajnego. No. Z 3 metrów na... Powolutku, Pawełek. Na 5,5, na końcu spadku położony zestaw. Ale ci powiem, że będziesz musiał mi gacie pożyczyć, nie? Bo chyba ostatnio ubrałem czyste. Uważaj, no tak. Widzisz, opłacało się przewieźć zestaw. Cały dzień była cisza. Tak, dokładnie. Ale postanowiłem... widocznie, wiesz, albo był źle położony, albo gdzieś się coś się zawinęło. Spadł się położył. Pokazał. No. No, wychodzi powolutku. A to już spokojnie. A za, jak reking grzbiet wyskoczył, nie? Zbalansowana przynęta, szybko zadziałało PV-ka. Fajną scenerię mamy, zaraz będzie, a, jest. Wskakuj, jest. Mamy to. Ja. Ale ładny. Duży? Nie. Ale grubasek, naprawdę fajna rybka. Zobacz. Bączy. Tak. No, elegancko. Piąteczka. I staraj się tak nie chlapać wodą, żeby ich nie poszyć. Jakbym słyszał bodzia. Szkoła bodzia. Jaki ten, no patelnia, no mówię ci. Taki mały kaszkiel. Zobacz, grubasek, no. Króciutki, ale płetwę mam mega. Patrz mu w oczy. O, jakie ładne ząbki. No. Między nogami ci przypomnę. Została nam ostatnia doba naszej wyprawy na wygoninie. Przewozimy zestawy na noc. Zaczynam od wędki, którą mam postawioną wzdłuż brzegu. Na odległości od naszego miejsca około 250 metrów. No ale jak tak wcześniej pływałem, szukałem ryb.
zobaczyłem, że tam właśnie pod drzewami zbierają się karpiki. Na odległości od mojego stanowiska około 170 metrów muszę się złamać w taką zatokę. Jest małe utrudnienie, no ale dajemy sobie radę. Haczyk już nie jest taki ostry, jak być powinien. Zmienimy szyfon na nowy, bo podstawą jest to, żeby haczyk był zawsze ostry. Czekamy na tą rybę kilka godzin, a później jak jest branie i tracimy rybę o tępy haczyk, to nie jest za fajna przygoda, więc dlatego podstawą jest zawsze mieć ostry hak. Patrz, czyli siedzą sobie tam. Aha. Daleko wywieźliśmy. Wiesz co, to jest... To jest środkowy zestaw, to no, jest ten... Ten całkiem daleko, co tam wywieźli. Najbardziej jest do tyłu. Spięła się? Spięło się. Szkoda. Nie ma go. Za bardzo po tych kamieniach jechał. Szurał gdzieś, no. Wiesz, wszedł gdzieś w jakiś zakamarek i... Zaczep, niestety zaczep. Pawełek, ale nie wiem, czy nie trzeba będzie popłynąć, wiesz, to wyczepić jakoś. No, bo szkoda zestawu. No niestety, zaczepiony zestaw, więc płyniemy to wyczepić, no. I próbujemy dalej wtedy zawalczyć. Ale miejscówka dobra, skoro no właśnie, są stamtąd brania, to trzeba dalej to kontynuować, nie? Coś się dzieje. Karp idzie bardzo powoli, bez takich gwałtownych ruchów. O, widać po papach. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest duża ryba, czy niekoniecznie. Jeszcze chcę trochę powalczyć. Widzę już go w pełnej okazałości. O, pokazał się. O, ładna ryba. Myślę, że to będzie około 12 kilo. Yes! Woo! Yeah! Pawełek! Chodź, pokażę ci jakąś ładną rybkę się udało wyciągnąć w nocy. Weź aparat, proszę, dobra? Spoko, już biorę. Lecę ci zrobić fotkę. Naprawdę ładny, fajny karpik. Kiedy go złowiłeś? Długa torpedka, pełno łuski. W nocy, ładna rybka. W nocy ci wziął? Ja byłem tak zmęczony już, że nawet nie słyszałem, kiedy go złowiłeś. O, uciekł. Spierdę. Życie! Życie. Rybka była naprawdę piękna. Łap go. Wróć do mnie. Ale jest, ładnie było. Brawo. Tyle po zdjęciu. Ale fotki nie ma. Nie ma. Ostatni dzień naszej przygody na wygonienie z chłopakami. Dla mnie mega, mega, mega zasiadka, mega pora, ryby super dopisały. Ja nie bez spiny podszedłem do tematu, nie miałem jakiejś presji na największe ryby, nie kombinowałem, nie panikowałem. Dla mnie to nie miało w ogóle znaczenia, bo ryby i tak były. To nieważne, czy duże, czy małe, bo były takie i takie de facto. Super, naprawdę wyjeżdżam stąd mega naładowany, pozytywną energią. Mam nadzieję, że reszta ekipy tak samo. Była chwila grozy, ale no jest twardy zawodnik, zoperował się sam, wszystko odkaziliśmy, więc mam nadzieję, że ręka się zagoi. I Michał będzie mógł znowu trzymać wędkę. Powoli już pakujemy obóz. Kończy się fajna przygoda. Jestem z niej mega zadowolony. Pogoda nam dopisała codziennie słońce. Od rana do wieczora cały czas w słońcu. Akurat mieliśmy takie fajne miejsce. Połowiliśmy piękne ryby, kupa śmiechu, było bardzo wesoło. Ogólnie przygoda mega.